właśnie, no o tym mówiłam, no. Kurde, jeszcze woda tam była. Dobrze, że nie pozwoliłam. To nie wróży nic dobrego tutaj, na moje... Może miałaś to robić na polu? No to będę robić. Czemu Alita to... puściłaś na to błoto? Padało ale... Za dużo pytań. Pierwsza rzecz, będę robiła na polu, przynosiłam kwiatki stamtąd na pole i przy okazji stało się to. Alita wyszła sama, wcale jej nie puszczałam. Alita, wcale cię nie puszczałam. Chodź do domu. Au! Dziwne czarne osy tutaj latają. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, słuchajcie, muszę ogarnąć te kwiatki trochę szybciej, bo stwierdziłam, że przecież na polu jest dość chłodno, a kwiatki nie lubią takich zmian temperatur. I wolałabym, żeby mi się jednak nie popsuły. Daria, chodź tutaj. Gdzieś tu miałam łopatkę. Zaleniec, a może ty będziesz wiedziała, wiesz, gdzie jest łopatka? Gdzie jest łopatka? Zaleniec, czy ty wiesz, gdzie jest łopatka? Do... O, no, może Alitus wie, gdzie jest łopatka? Moje cywilniczki. Daleniczki. Moje doniczki. Tyle miłości. Ja tak zawsze zacznę coś robić, a potem będę szukać wszystkiego. Ciul, nie mam pojęcia, gdzie jest łopatka, będzie bez łopatki. Tu są moje łopatki. Tak. Widziałeś gdzieś łopatkę? A wiesz, gdzie jest, czy będziesz szukał? Zostać tej ziemi? Nie wiem. A wiesz, ja sobie wziąłem się za przesadzanie kwiatów, a tak jakby piździ. Nie, mam zamknięte. Mówię, że tak trochę piździ, nie? Jak na kwiatki. No bardzo zimno jest jak na kwiatki. Także szybko. No i świetnie. Jednak trzeba słuchać ogrodników, bo my to się nie znamy. Czy mówi, że jednak... A ja myślałem, wiesz, że jeszcze będzie ziemia, no nie? Ja też. Wtedy się teraz dowiem, że ten, że przesadza się kwiatki w konkretnych miesiącach. Jeżeli tak, to mi nie piszcie. Kiedy jest pierwszy jest? Co to, Lunia? Co to ziemia jest? Więc tak. Ja się odważyłem i wąchnąłem pampersa młodego, czy ma kupę. Zadrapało mnie tutaj, aż pod sam żołądek. Prawie się popłakał, załzawiły mu oczy. No, jakbyś wciągnął cytrynę oczami, tak żeś wyglądał. I teraz zobaczymy, czy Martusia jest na tyle mocna, żeby również sprawdzić, czy ma kupę. Co, że ty się sztachłeś, to ja się też mam sztachnąć? Ja nie chcę sam umrzeć. Dobra, ja też nie chcę, żebyś sam umarł. Sama nie zostanę. Jezus! Co tam się wydarzyło? Ale poczułaś takie aż zadrapało. Kwaśne! Aż podrapało po gardle, no nie? Jako bardzo kocham, to nie wiem skąd to się dzieje. Dobra. Ja go idę przebrać. Witamy się. Jezus, przegrałam przebieranie go teraz. No. Przed chwilą jeszcze przeciągraliśmy, kto przebierze Mikołaja i Martusia przegrała. Synu, kocham cię, zlituj się nad matką. Więc... Gdzie my mamy ten taki, ten... Maskę? No. On się budzi, trzeba go przebrać. Więc witamy was na kanale Enjoyment Family, jestem Krzysiu. Jakbym nie wróciła, to wiecie dlaczego? Tutaj jest... Zaczadzę się. Jest Marta, była Marta. Była Marta, tak.
Była moja żona. Była moja żona, tak, tak. No. Troszeczkę mi już odrosło tu wszystko, jak widzicie, bo byłem u tego barbera i już tak coraz więcej mam tutaj nowych włosków i albo pójdę drugi raz, choć się trochę boję. A teraz będziemy przebierać młodego, idziemy później na jakiś spacer, także do zobaczenia na spacerze. Mamy dzień drugi, zapomnieliśmy was zabrać na spacer, także musicie się sami wyprowadzić. I przyszła nam paczka, jak tam widzicie. Jest to bujaczek dla Mikołaja. Ale jest tak lekki, że mam wrażenie, że pudełko jest puste w środku. Więc nie wiem, czy on po prostu jest taki lekki. Dobra, otwieramy. Dobra, jestem w koszuli nocnej. Nie ma to jak usypiać dziecko z 2 godziny. No widzisz. A mi nie żona. No, zazwyczaj tak robi Boże, a tutaj widzisz. Taka zaskoczka. Boże, trzymaj kciuki, żeby w środku był bujaczek. To był jeden bujaczek, który wyglądał ładniej i nie był... Jest bujaczek! On po prostu jest taki lekki! Słuchajcie, chłopaki zasnęli. Ja mam teraz czas, żeby... Chcę się przyznać, ale przerzucić zakupy, które zrobiłam w Pepco, do pralki. I udawać, że już dawno mam te rzeczy. Okej, okay, dobra, idziemy cichaczem. To jest ta reklama. O, wysuszyło się. Dobra, a tak by the way na poważnie, żeby nie było. To słuchajcie, kupiłam sobie takie rurki z wysokim stanem. W Pepco są aktualnie, wiązane w talii. Fajnie wyglądają, chyba je na maszynie trochę zwężę, bo 40 tutaj w talii chciałam, żeby były takie wysokie. Jak ubrałam 38, to fajnie były dopasowane wszędzie, ale talia była niższa i nie podobało mi się, więc wolałam wziąć rozmiar większy. I wzięłam jeszcze takiego baranka, wiecie, taką kurtkę zawarciona tutaj z przodu, takie kieszenie. Mega mi się podobała, ale skubana się tak sypie. Wszędzie są kłaki i teraz będę próbowała ją włożyć do pralki i suszarki i zobaczyć, czy sobie pralka i suszarka z tym poradzi i przestanie się tak kłaczeć. Bo nie wiem, czy tutaj zauważycie, bo dość ciemno, ale zobacz, o, widać, idealnie widać. Wyobraźcie sobie, że ja byłam cała na czarno ubrana i tak wyszłam z Pepco, cała tak urąbana właśnie w takich białych włosach. O, dokładnie, tak to widać. Także tak się to sypie i nie wygląda to dobrze, więc zobaczymy. Wrzucę to do pralki i będę wiedziała co i jak. W ogóle najlepsze jest to, że jak miałam suszarkę, to na tej suszarce leżało to pranie. I tak jak te wszystkie memy, no nie, też mi wysyłacie, że tam włożenie do pralki, załadowanie 10 minut, pranie godzina, no nie, wyjęcie z pralki, rozwieszenie 2 godziny, ściągnięcie z suszarki 7 do 14 dni. Więc no dokładnie u mnie się to sprawdza. 7 do 14 dni, tylko już nie z suszarki, a z tego kosza. Już nawet zastanawiałam się, czy by nie kupić sobie na przykład 2 koszy, żeby wiecie. Ale nie, jak sobie kupię 2 kosze, to już w ogóle będzie lipa, bo ja tego w życiu nie zdejmę. Znaczy nie porozkładam po półkach. A że wszystko się jakby częściej pierze teraz też. Bo wiecie, psiaki chodzą po polu, gdzieś tam skoczą na łóżko i generalnie bym tego nie prała, bo to nie jest brudne, ale cały czas, wiecie, odświeżam o wiele częściej na przykład pościel. Wymieniam ją raz w tygodniu i tak dalej. Właściwie nie wiem, jak często powinno się wymieniać pościel. Pewnie powiecie mi, że tak, raz w tygodniu zawsze tak było. Nigdy nie wymieniałam raz w tygodniu pościeli, tylko rzadziej po prostu, a teraz wymieniam ją bardzo często i koce piorę i wszystko piorę, więc... Tak to właśnie wygląda. Dobra, ładuję kolejne pranko. Także nic ciekawego, nie? Ogłoszę się później, jak już będę robiła obiad.
zabieram się za robienie obiadu i słuchajcie, sprzedam wam patent, który sprzedała nam mama Krzysia generalnie, więc przekazuję go dalej, bo spoko sprawa. Otóż chodzi o kotlety, bo my je wakumujemy próżniowo. Wkładam je do woreczka już rozbite. Nie muszę ich rozmrażać w całości, potem robienie obiadu jest ultra szybkie, bo zanim je zamrożę, to je po prostu rozbijam i one też się szybciej rozmrażają. Fajna sprawa, u nas się świetnie sprawdza i zaoszczędza mnóstwo czasu i na rozmrażaniu, i potem na rozbijaniu tych kotletów.